Lektury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. O przyjaciółce Arystotelesa. Nic dziwnego, że w tych warunkach realność istnienia Atlantydy zakwestionowana została jeszcze prawdopodobnie za życia Platona. Zbyt wiele tu zagadek jak na rzetelną prawdę. Anonimowy kapłan egipski, który znał historię sprzed 9000 lat, około 200 lat przekazywania wieści wyłącznie ustnie z ojca na syna, w ścisłej tajemnicy tylko w jednej rodzinie, przy czym ostatnim ogniwem tego głuchego telefonu była opowieść 90-letniego starca 10-letniemu chłopakowi, wreszcie nieprawdopodobne daty usłyszenia całej tej historii przez Platona. Według jednych obliczeń Platon mógł liczyć wówczas 21, według innych zaś 6 lat życia i napisanie przezeń obu dialogów dopiero u schyłku życia. Wszystkie prace Platona poświęcone były idei przywrócenia Grecji jej minionej świetności w oparciu o opracowane przezeń zasady organizacji idealnego państwa i oba te wątki wyraźnie przewijają się także w bajecznej scenerii Atlantydy. Czy cała ta historia nie została więc przez Platona wymyślona tylko po to, by na jej fali nośnej tym łatwiej móc propagować swoje idee? Pierwszym sceptykiem okazał się uczeń Platona Arystoteles, który odrzucając mit o Atlantycie wypowiedział do dziś używane w formie łacińskiego wersetu znamienne zdanie Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon jest mym przyjacielem, jednak jeszcze większą przyjaciółką jest mi prawda. Wydawałoby się, że już to jedno zdanie winno zatopić Atlantydę jeszcze skuteczniej niż w wodach oceanu, w oceanie zapomnienia. Przedziwne urwanie jednak dialogu Critias domagające się dalszego ciągu pobudziło umysły całej plejady ludzi, którzy ten dalszy ciąg, mniej lub bardziej wiarygodny, poczęli dopisywać. Co oznacza połączenie węża z ptakiem? Późniejsi czytelnicy obu dialogów zwrócili przede wszystkim uwagę na to, że Platon dwukrotnie podkreśla w swych relacjach, iż mówią one tylko i wyłącznie prawdę. Co najmniej zastanawiająca jest ponadto zbieżność opisu geograficznego położenia Atlantydy z odkrytym przecież dopiero 2000 lat później układem Atlantyku i lądu amerykańskiego. Wyspa większa od Libii, to znaczy całej Afryki Północnej i Azji Małej razem wziętych, znajdowała się za słupami Heraklesa, cieśniną gibraltarską i z niej było przejście do innych wysp, leżących dziś obficie u wybrzeży Ameryki i wreszcie do całego lądu, który ogranicza tamto prawdziwe morze. A więc najprawdopodobniej Ameryki zamykającej Ocean Atlantycki pasmem lądu od Hornu aż po Labrador. Poza tym zupełnie absurdalne wydaje się wprowadzenie przez Platona do swego wymyślonego opowiadania poświęconego wszak ideom politycznym tak wielu szczegółów dotyczących warunków życia na Atlantycie, nie mających w dodatku odpowiedników w ówczesnej Grecji, jak na przykład zwierzęcia, które ma wzrost największy i zjada najwięcej, a więc słonia, drzew, które napój i pokarm i olej wydają. Chyba palmy kokosowej, której pierwszy opis podaje jednak dopiero po śmierci Platona jego uczeń Teofrast. Lub trudnych do konserwowania owoców, które stanowią zabawę i dają rozkosz. Pod którym to omówieniem podejrzewa się banany. Rzecz charakterystyczna, że wszystkie banany rosnące od Ameryki poprzez Afrykę aż do Azji są rośliną uprawną, rozmnażoną przez człowieka wyłącznie za pomocą sadzonek, przy czym jedynego dzikiego protoplasty tej rośliny, tak zwana pacoba, odkryto niedawno w Brazylii. Ciąg dalszy urwanego przez Platona Critiasa dopisywany jest zresztą przez różnych autorów przez całe tysiąclecia. Na przełomie naszej ery
Między rokiem 63 przed naszą erą a 25 rokiem naszej ery o Atlantydzie pisze w swojej geografii Strabon. Po nim w historii naturalnej Pliniusz Starszy. Między rokiem 23 a 79 naszej ery. Następnie historyk czasów Augusta Diodor Sycyliński, który twierdzi nawet, iż Atlantyda istniała jeszcze w epoce Kartaginy, a więc w VII wieku przed naszą erą. Wreszcie geograf Markel z V wieku naszej ery, który wymienia 7 wysp w Morzu Wewnętrznym, gdzie mieszkańcy zachowali wspomnienie o niezwykłej wielkości wyspie zwanej Atlantydą. Z tego samego okresu pochodzi relacja filozofa neoplatońskiego Proklosa, żyjącego w latach od 410 do 485 roku naszej ery, który w dziele poświęconym Timajosowi wspomina, iż rzekomo jeszcze paręset lat po śmierci Platona Grek Krantor z Soloi widział w świątyni bogini Neit w Sais stele z podaniem o Atlantycie. Najciekawszym chyba jednak dokumentem uzupełniającym relacje Platona jest Era Linda Bek, księga rodziny Over de Linden, starofryzyjski rękopis napisany według współczesnych badań około roku 1256, a od roku 1869 znajdujący się w posiadaniu biblioteki w Leeuwarden. Jest to historia narodu Fryzów, od których pochodzi ród Over de Linden, na czele którego stała kapłanka Burgtmat, zwana również Minerva, jakże się to kojarzy z rzymską Minerwą, oraz król Fryzów Minno. To imię znów kojarzy się z królem Krety Minosem. Historia ta wspomina o żywiołowej katastrofie, kiedy rozpoczęło się trzęsienie ziemi, jak gdyby zwiastujące jej zgon. Góry zionęły ogniem i płomieniami. Niektóre znów zapadały się w łono ziemi, w innych natomiast miejscach góry wyrosły ponad powierzchnię ziemi. Aldland, nazywana przez żeglarzy Atlant, zniknęła, a rozszalałe fale wzniosły się tak wysoko ponad góry i doliny, że wszystko zostało zniszczone, a ci, którzy uciekli przed ogniem, zostali strąceni do wody. W potężnej tej katastrofie nie wszyscy jednak zginęli, bowiem Inka, czyżby twórca kultury Inków w Peru, oddzielił się od statków Neftuna. Czy to nie kojarzy się znów z rzymskim imieniem boga morza Neptuna, który ruszył na Morze Środkowe, Śródziemne, i pożeglował w kierunku zachodnim w nadziei, że może uda mu się znaleźć część zatopionego kraju Atlant. Niezwykły ten rękopis kończy się podpisem autora Hido Tonomat Ovira Linda Vak oraz miejscem i datą w roku 3449 po zalaniu wodą Atlant. A więc nie tylko ponowne, i to pochodzące z zupełnie innego źródła, potwierdzenie istnienia i zagłady Atlantydy, ale ponadto dowód, iż część jej mieszkańców uratowała się przebijając pod wodzą Neftuna do wybrzeży śródziemnomorskich, do krajów leżących na zachód od zatopionej ojczyzny. W sukurs tej informacji przychodzą liczne legendy i podania wielu starożytnych narodów o prawodawcach, kapłanach i bogach przybyłych zza morza. Do Chaldejczyków przybył w długim czarnym odzieniu boski Oan, który nauczył ich astronomii, architektury i uprawy roli. W delcie Indusu działał Parasharya, w Egipcie Tot. Na brzegu Zatoki Meksykańskiej u Azteków wylądował w czarnej szacie kapłańskiej bóg Quetzalcoatl. Według legendy plemienia Muńsków nawadnia Dolinę Pogody, wprowadza kalendarz, prawa i kult słońca, mityczny Bochica. Podobnie postępuje Kukulkan u Majów czy Wotan u Centalów na Jukatanie. Przy okazji należałoby jeszcze podkreślić, że Quetzalcoatl oznacza pierzasty wąż, Kukulkan ptak wąż, zaś egipski znak faraonów Ureusz przedstawia węża, który oplata skrzydła sępa. Czy nie zadziwiający zbieg okoliczności? Mityczny azyl szczęścia. Tak, to wszystko wygląda bardzo przekonywająco, ale spróbujmy podsumować fakty. Jeden, niezbyt wiarygodny, bo przepisany po 200 latach ustnej tradycji tekst Platona. Jeden, mówiący zresztą o zupełnie innej dacie zagłady Atlantydy, tekst fryzyjski. Kilka spekulacji, szereg podań i legend i ciekawy zbieg okoliczności.
Czy to jednak nie za mało na stworzenie i podtrzymanie tak, w gruncie rzeczy, mało prawdopodobnej historii? Ale przecież od pierwszej wieści o Atlantydzie w dialogach Platona mijają już niemal 24 wieki i ten zwiewny mit nie tylko nie obumarł, ale wciąż rozrasta się, potężnieje, przybiera na sile. Według obliczeń jednego ze specjalistów Atlantydy, Otto Mucka, literatura światowa poświęcona tej tematyce liczy obecnie ponad 25 tysięcy tomów. Czym można wytłumaczyć tę heroiczną wręcz walkę całej ludzkości o utrzymanie za wszelką cenę przy życiu tak nikłego i efemerycznego źródłowo mitu? Już za czasów rzymskich wódz partii demokratycznej Sertorius, gdy po klęsce podczas wojny domowej uciekał z Rzymu do Hiszpanii, dowiedział się od wracających z Atlantyku żeglarzy o pozostałych rzekomo po Atlantydzie wyspach błogosławionych, gdzie góry wydzielały miód, łagodny zefir owiewał brzegi, a mieszkańcy nie znali ani trosk, ani niewolnictwa. Sertorius nigdy nie dotarł oczywiście do tych wysp, ale podniecona wyobraźnia ludzka już z nich nie zrezygnowała. W pierwszym wieku naszej ery o Wyspach Szczęśliwych pisze w swoim dziele De Situ Orbis geograf rzymski Pomponius Mela. Tu ziemia wydaje plony bez pracy ludzkiej i żywi mieszkańców, którzy o nic się nie troszczą. Daremnie szukali tych wysp książęta Mauretanii, którzy zresztą dzięki tym poszukiwaniom zbadali Wyspy Kanaryjskie. Dotarł do nich podobno żyjący w latach 484-578 irlandzki mnich święty Brendan, a choć wieści o tych świętych wyspach były bardziej niż wątpliwe, w następnych wiekach całe dziesiątki żeglarzy wybierały się na ponowne odszukanie, zamieszczonej zresztą aż do czasów Kolumba na wszystkich mapach i globusach świata ojczyzny wszelkiej szczęśliwości, wyspy świętego Brendana. Im trudniej jednak było odkryć bodaj najdrobniejsze ślady po Atlantydzie w rzeczywistości, tym bardziej stawała się ona pewna choćby na mapach. Pojawiła się ona w atlasie wydanym przez francuskiego geografa Sansona w roku 1689. Przedłuża jej pobyt w kartografii w roku 1762 autor następnego atlasu geograficznego Vagudi. Cóż z tego jednak, skoro nikomu nie udało się tych map pozytywnie skonfrontować z rzeczywistością? Mimo wielowiekowych, skrupulatnych poszukiwań nikt dotychczas Atlantydy nie odkrył. Czyżby wymyślona została jedynie przez daremnie szukającą szczęścia ludzkość? Czy może jednak poza mitami i marzeniami w rzeczywistości istniał jakiś zniszczony dziś przez kataklizm ląd o wysokiej, kto wie, może nawet kosmicznej cywilizacji? Czy jednak taki ląd i cała tak dalece rozwinięta cywilizacja mogły zniknąć tak całkowicie? Żeby nawet współczesne, tak przecież precyzyjne dyscypliny naukowe nie potrafiły odkryć żadnego śladu. A może jednak odkryły? Pierwszy autentyczny świadek z Atlantydy. Minęły 3/4 wieku od dnia, gdy po raz pierwszy Ameryka uzyskała bezpośrednie połączenie telegraficzne z Europą. Łatwo to dzisiaj powiedzieć, uzyskała połączenie, ale ileż wówczas w roku 1898 przedsięwzięcie to kosztowało trudu? A najwięcej kłopotów sprawił fakt, iż prowadzony z Europy do Ameryki telegraficzny kabel podmorski około 900 km na północ od Wysp Azorskich nagle się urwał i spadł na dno morza. Rozpoczęło się skomplikowane drogowanie dna Atlantyku w poszukiwaniu urwanego końca. Długie penetracje doprowadziły wszakże do zupełnie niezwykłych rezultatów. Znaleziono nie tylko dalszy ciąg kabla, ale i dalszy ciąg mitu o Atlantycie. Ekspedycja poszukiwawcza stwierdziła przede wszystkim, że w tym miejscu dno oceanu wcale nie jest płaskie, jak dotychczas przypuszczano, lecz składa się z wysokich szczytów, stromych skał i głębokich dolin, w których znajduje się tylko bardzo cienka warstwa iłu. Ponadto raz po raz czepiająca się o ostre skały draga wydobyła z dna morskiego szereg odłamków, które przekazano paryskiemu muzeum przy szkole górniczej. Odłamkami tymi zainteresował się wprawdzie geolog francuski Termie dopiero kilkanaście lat później, ale mimo to nic one nie straciły na rewelacyjności. Szczególnie jeden kawałek bazaltu okazał się prawdziwą bombą z opóźnionym zapłonem. Była to typowa lawa wulkaniczna pozbawiona struktury krystalicznej, a więc tak jak na przykład szkło, nazywana przez geologów tachylitem.
I ten właśnie tachylit okazał się prawdziwą sensacją, bo jeżeli lawa wulkaniczna, to znaczy, że w miejscu tym, a więc w samym centrum Oceanu Atlantyckiego, musiał nastąpić wybuch wulkanu. Gdyby wybuch ten nastąpił pod wodą, błyskawicznie schłodzony i poddany potężnemu ciśnieniu wody, bazalt przybrałby budowę krystaliczną. Ponieważ tachylit budowy takiej nie posiada, stąd wniosek, że wulkan w chwili wybuchu musiał się znajdować nad powierzchnią wody. A ponieważ według Termie składniki chemiczne wody morskiej potrafią w ciągu 15 tysięcy lat tachylit zażerać bez śladu, sam fakt, iż znajdował się on jeszcze na dnie morskim, świadczy o terminie katastrofy. Wybuch wulkanu musiał nastąpić nie dawniej niż przed 15 tysiącami lat. W ten sposób niewielki kawałek tachylitu stał się dowodem, iż w centrum Atlantyku istniał jakiś ląd, który wśród, a może dzięki działalności wulkanicznej, stosunkowo niedawno zapadł się na kilka tysięcy metrów w głąb oceanu. W takich oto dramatycznych okolicznościach odżył już w naszej naukowej erze w nowej, rzekłbym, empirycznej postaci pradawny mit o Atlantycie. Pływające talerze na dnie Atlantyku. Oczywiście mógłbym zasypywać czytelnika wiadomościami wręcz zdumiewającymi. Oto w latach 1947-1948 szwedzki statek badawczy Albatros podczas pomiarów dna morskiego na trasie między Wyspami Kanaryjskimi a wybrzeżem Brazylii wyłowił nieoczekiwanie w mule dennym w pobliżu wyspy Santa Maria na Azorach jedno ogniwo cienkiego miedzianego łańcuszka, które kierownik wyprawy profesor Peterson uznał za dzieło złotnika z Atlantydy. W roku 1950 amerykański statek badawczy Atlantic wyłowił z jednego z wierzchołków dna Oceanu Atlantyckiego szereg regularnych wapiennych dysków. Przekrój ich wynosi około 15 cm, a grubość około 4 cm. Po jednej stronie są one prawie gładkie, po drugiej raczej pomarszczone, a w środku mają wgłębienie, podobnie jak talerz. Szczegółowo opisuje tajemnicze zjawisko Colosimo w swej pracy pod tytułem Oni przybyli z innej gwiazdy. Po wielu latach badań stwierdzono bezwzględnie, że dyski te nie są pochodzenia naturalnego. Czy jednak, nawet gdyby je wykonał człowiek, choć do dziś nie wyjaśniono ich przeznaczenia, nie mogły one osiąść na dnie oceanu po zatonięciu jakiegoś statku? Inna wyprawa w roku 1970 odkryła na dnie Oceanu Atlantyckiego ścianę złożoną z olbrzymich płyt. I tu jednak po szczegółowych badaniach w roku 1971 przeważyło zdanie, że nie ma ona nic wspólnego nie tylko z Atlantydą, ale nawet w ogóle z człowiekiem. Tak więc, powtarzam, nawet i dziś, w dobie naukowego krytycyzmu, można odkryć szereg zaskakujących zagadek, które przy odpowiednio dobrych chęciach spożytkować można dla podsycenia mitu o Atlantycie. Ale nie wiem, czy jest potrzebne wykorzystywanie tych niepewnej jakości poszlak wobec mnóstwa rzeczywiście sprawdzonych przez wiele gałęzi nauki dowodów. No, powiedzmy, dowodów to może trochę za mocno powiedziane, ale bądź co bądź naukowo stwierdzonych faktów, które jak dotychczas najłatwiej mogą być wyjaśnione właśnie za pomocą hipotezy istnienia i zagłady Atlantydy. Co się zdarzyło 12 tysięcy lat temu? Zacznijmy może od geologii. Przeprowadzone w ciągu ostatnich dziesięcioleci badania dna Oceanu Atlantyckiego wykazały, że przez całą jego długość ciągnie się największy łańcuch górski naszego globu, liczący od 300 do 1500 km szerokości, ponad 15 tysięcy km długości i od 100 do 4500 metrów wysokości, oczywiście od poziomu morskiego dna. Najwyższe jego szczyty wystają nawet ponad wodę w postaci wysp Azorów, São Paulo, Ascension czy Tristan da Cunha. Czy któryś fragment tego łańcucha nie mógł stanowić niegdyś mitycznego lądu Atlantydy? Zapytują znający gwałtowność ruchów górotwórczych geologowie. Z pewnością potwierdziła to zmarła niedawno estońska uczona, zwolenniczka istnienia Atlantydy Katarzyna Hagemeister. Ostatni okres lodowcowy zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej zakończył się około 12 tysięcy lat temu. Czy nie wpłynął na to ciepły prąd oceaniczny Golfsztorm, który dziś dociera aż do Oceanu Lodowatego?
ale z tego by wynikało, że przed 12 tysiącami lat prąd ten na północ nie docierał. Dlaczego? Dla Hagemeister sprawa jest jasna. Na jego drodze leżała Atlantyda i dopiero po gigantycznej katastrofie geologicznej, która zanurzyła ją w głębi oceanu, Golfsztrom mógł zacząć roztapianie lodów północy. Zgoda, ale dlaczego to miała być katastrofa geologiczna, a nie powiedzmy kosmiczna? Zapytują natykający się na inne zagadki astronomowie. Mogła na przykład przejść obok Ziemi w odległości 40 tysięcy kilometrów któraś z planetoid wielkości Ceres, co wywołałoby przypływ oceanu 10-krotnie większy od obecnie notowanych. Wysunął przypuszczenie dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Sofii, Bonnef. To mogło być nie tylko przejście jakiegoś ciała niebieskiego obok Ziemi, ale wręcz uderzenie. Posunął się krok dalej astronom polski Kamiński. W oparciu o posiadane dotychczas dane dotyczące periodycznej komety Haleya, przeliczył on jej lata pojawienia się nad Ziemią w tył aż do 149 kolejnych zbliżeń jej do Słońca. Kometa ta pojawia się na naszym widnokręgu co 76,3 roku. Ostatni raz była obserwowana w roku 1910 i obecnie spodziewamy się jej dopiero w roku 1986. Toteż przy ustalaniu tak wielu peryhaliów Kamiński doszedł aż do roku 9542 przed naszą erą. Ale właśnie to są te okolice czasu, gdy powinna była zniknąć z powierzchni Ziemi hipotetyczna Atlantyda. Według astronoma radzieckiego Worontsowa Welyaminowa liczące 30 km średnicy jądro komety Haleya składa się z gigantycznych brył. Czy jedna z takich brył w momencie przejścia komety w pobliżu Ziemi nie mogła nieco się odchylić od swego toru i uderzyć w naszą planetę, znosząc całkowicie z jej powierzchni Atlantydę? Zagadkowy zostaje tylko problem tak znacznego odchylenia toru. Ale na to z kolei znalazł wytłumaczenie niemiecki zwolennik astronomicznej zagłady Atlantydy, MUK. Otóż zgodnie z obliczeniami Ludendorffa i Henselinga, w roku 8499 przed naszą erą cztery ciała niebieskie, Słońce, Wenus, Ziemia i Księżyc ustawiły się na jednej linii prostej. MUK nie powołuje się na kometę Haleya, bo ani nie znał jeszcze wówczas obliczeń Kamińskiego, ani, nawet gdyby znał, kometa ta nie pasowałaby do tego terminu. Zwraca jednak uwagę, że przy takiej koncentracji sił grawitacyjnych każde przelatujące obok Ziemi ciało niebieskie, MUK nazywa je hipotetyczną planetoidą A, musiało zboczyć ze swego kursu i uderzyć w nasz glob. MUK nawet wie, w jakim miejscu, na zachód od wysp Bahama. Odkryto tam w paru miejscach głębie sięgające 6, a nawet 9 tysięcy metrów, które autor tej hipotezy uważa za podwodne kratery gigantycznych odłamków planetoidy. Dalsze 3 tysiące kraterów, z których ponad 100 ma średnicę przekraczającą 1,5 kilometra, odkryto zresztą ponadto na obszarze 165 tysięcy kilometrów kwadratowych w północnej i południowej Karolinie w USA. I właśnie to zderzenie, według MUKa planetoida A mogła mieć średnicę do 10 km, wytrąciło Ziemię z jej położenia, tak że obróciła się ona o 30 stopni. Bieguny geograficzne przesunęły się o tysiące kilometrów, a w związku z tym radykalnie również zmienił się klimat półkuli północnej. Trudno weryfikować dzisiaj te hipotezy, która z nich jest bardziej, która mniej wiarygodna. Pragnę zwrócić jednak uwagę na rzeczywiście zastanawiającą zbieżność dat. Ustawienie się na linii prostej czterech ciał niebieskich miało miejsce w roku 8499 przed naszą erą. Zmiana kierunku Golfsztromu około 9000 roku przed naszą erą. Zagłada Atlantydy według Platona około roku 9400 przed naszą erą. I wreszcie przejście komety Haleya obok Ziemi w roku 9542 przed naszą erą. A więc wszystko w odległości 11-12 tysięcy lat temu. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Paleoastronautyka. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.